Na świecie jest mnóstwo miejsc, które z pewnością przyprawiłyby nas o dreszcze. Historyjki o duchach i innych istotach pozaziemskich tylko dodają im klimatu. Zawsze znajdą się takie osoby, które szukając wrażeń, chętnie odwiedzają nawiedzone miejsca. Dzisiaj przedstawię wam 5 miejsc, w których nie chcielibyście spędzić nocy. Wyspa Lalek. Jest to dom dla niezliczonej ilości zniszczonych, przerażających lalek, które zwisają z drzew i ścian budynków. Legenda głosi, że dozorca, który tam przebywał, znalazł w pobliskich kanałach martwą dziewczynkę i z jej polecenia zaczął zbierać lalki i wieszać je we wszystkich możliwych miejscach na wyspie. Miało to uspokoić ducha zmarłej. Żeby było ciekawiej, w 2001 roku sam dozorca został znaleziony martwy, w tym samym miejscu, w którym znalazł ciało dziewczynki. Prypeć. Wybuch elektrowni jądrowej w Czarnobylu spowodował, że to miasto stało się jednym z najbardziej przerażających na świecie. Opuszczone budynki, pustki na ulicach, to wszystko sprawia, że odwiedzając to miasto, czulibyśmy się jak w prawdziwym horrorze. Wybuch elektrowni zmusił mieszkańców do opuszczenia tego miejsca, gdyż warunki do życia są tam aktualnie niemożliwe. Szpital psychiatryczny Athens. Częste korzystanie z elektrowstrząsów, przeprowadzanie najdziwniejszych operacji na pacjentach i leczenie lodowatą wodą sprawiły, że szpital z Ohio znany był szerzej jako szpital, który testował wszelkie granice ludzkiego cierpienia. Pewna pacjentka, która zaginęła, została odnaleziona dopiero po miesiącu w pustym, zamkniętym pokoju. Była zupełnie naga, a jej ciało zaczęło się rozkładać. Pomimo wysiłków, ślad pozostał na podłodze do dziś. Mówi się, że została zostawiona na pewną śmierć. Aokigahara, znany również jako Morze Drzew. Jest to las położony w Japonii, dokładnie u północno-zachodniego podnóża gór Fuji w okolicach Tokio. Zawdzięcza popularność licznej ilości popełnianych w nim samobójstw. Prawdą jest, że jest to miejsce, w którym dochodzi do największej liczby popełnianych samobójstw rocznie. Widok wiszących ciał, czy już same pozostałości z człowieka, nie jest niczym dziwnym w tym miejscu. Ciekawostką jest to, że ludzie, którzy przychodzą tam w wiadomym celu, nie są pewni swojej decyzji, zabierają ze sobą namiot, w którym mają często wszystko dokładnie przemyśleć. Najbardziej nawiedzony dom świata. Dom pani Winchester znajduje się w San Jose i jest jedną z najpopularniejszych atrakcji regionu. Miejsce to jest owiane mroczną tajemnicą. O budynku stale krążą historie o niewyjaśnionych zjawiskach paranormalnych. Podobno można tam usłyszeć kroki oraz dziwne dźwięki stukające w oddali. Badacze zjawisk paranormalnych potwierdzili tam obecność duchów. Jednym z nich jest pierwsza właścicielka tej ogromnej rezydencji. Legenda głosi, że to miejsce jest nawiedzane przez osoby, które zginęły od broni wyprodukowanej przez rodzinę Winchesterów, przez co duchy uwięziły pierwszą właścicielkę i nie pozwalają jej spokojnie spocząć. Na tym kończymy ten odcinek. Dajcie znać, które miejsce jest według was najstraszniejsze. Zostawcie suba, like oraz dzwoneczek. Wbijcie także na kanał Ciekawych Świata. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć!